Witam serdecznie. Szybka aktualizacja. Byłem na urlopie tydzień i teraz tak, tutaj były przez tydzień czasu wichury w Szkocji. No, wszystko jest na miejscu, dzięki Bogu, ale na czas mojego urlopu wyłączyłem turbinę całkiem, więc jak widzicie, wszystko stoi na miejscu. Tutaj ludziom nawywijało troszkę, panele pozrywało, fotowoltaiczne turbiny połamało, a u mnie wszystko stoi, na szczęście. Jedynie co się stało, już poprawiłem, zapomniałem nagrać od razu. Tutaj są trzy słupy, po trzy słupki w każdym rzędzie i na środku jest podparte też. Czekajcie, oddalimy. I na środku też jest podparte. Ten tylny słup, widzicie, drabinka jeszcze stoi. Zjechało troszkę. Ta górny panel opadł, to znaczy o, górny panel, cały rząd na środku się obniżył. Na szczęście tylko dotykało powierzchni spodniej strony panelu. I tam jest dosłownie taki półksiężyc delikatnie odbity. Sprawdzałem, panel od góry nie jest uszkodzony, nie jest pęknięty. Więc tylko zabezpieczę folię, bo folia się po prostu obtarła delikatnie. No i myślę, że będzie wszystko w porządku. Także tutaj wszystko na miejscu jest. Nie ma dramatu. Tu troszkę mi poprzewracało tą kupę desek, ale to nic. A poza tym wszystko działa. Kilka dachówek spadło z dachu. I wszystko póki co jest w porządku. Tutaj już wam pokażę. Tu mi się odkleił magnes. Ale to ogarnę na spokojnie już. Nie ma strachu. No, już jest przyklejone. No, tutaj wszystko ładnie działa. Na szczęście. Tu bateryjki troszkę mokre były, ale już podeschnęły. Także bank się ładuje. A tutaj wszystko po staremu. Nic się nie zmieniło. Oczywiście przez tą noc tam niecałe pół kilowatogodziny nabiło. Bo wczoraj późno wróciłem. No i wszystko póki co działa. I oby tak dalej. Także słuchajcie, jak się zbliża jakaś wichura, huragan, to raczej wyłączajcie te turbinki, bo ileż one tej energii nagenerują, a szkody jakie powstaną, jeśli coś nawali, no to są znacznie większe. Więc chyba nie opłaca się tak każdego wata pozyskiwać. Co więcej mogę wam powiedzieć, no muszę wpaść w rutynę po urlopie, bo jeszcze jakoś się nie pozbierałem. No, życzę wam zdrowia wszystkim, pomyślnych wiatrów, słońca i żeby wszystko nam działało, żebyśmy byli niezależni. Trzymajcie się zdrowo, cześć.